Ludzi Chrystusowej. Dzieje apostolskie. 18 rozdział, 24 werset. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pełając duchem, przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrześcijana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryskila i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achaj, bracia zachcieli go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli, albowiem skutecznie walczył z Żydów, publicznie wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł w wyżynne okolice i przybył do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni chrztem upamiętania. Usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty, mówili językami, prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyrnosa. I działo się tam przez 2 lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli słyszeć słowo pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak, iż nawet chustki lub przepaski, które dotykały skóry jego, zanoszono do chorych i ustępował od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. I pójdźmy do objawienia. Drugi rozdział, 1 werset. Objawienie świętego Jana. Do anioła zboru w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy poddają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, w jakiej wyżyny na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Amen. Apostoł Paweł, zaczynając drugą podróż apostolską, podjął
decyzję, aby poszedł do Azji, ale Duch Święty, który dawał mu mądrość i poprzez od prześladowcy uczynił go apostołem narodów, poprowadził go dla chwały jego, nie dla jego pokazania, tam, gdzie wszystko było gotowe, przygotowane przez Boga, aby poszedł, aby pracował z wynikiem, aby miał wynik w jego dziele. Czyli do Filipian, do Wery, do Saloniki, do Aten i do Achai. I w Achai zasadził apostoł Paweł. Zobaczcie, bracia i siostry, jaki piękny jest plan Boży, jak cudowny jest Bóg, który porusza wszystkie linki. Apostoł Paweł nie wie nic, co się dzieje w Efezie. My wiemy poprzez Słowo Boże. Apollos nie wie nic, co się dzieje w Achai. My wiemy ze Słowa Bożego. I wszystko to, kto to robi? Paweł. Paweł zasadził, Apollos popodlał w Achai. Bóg daje wzrost. Do Boga należy chwała. I jak poszedł i pozostał 1,5 roku w Koryncie, teraz podjął decyzję, aby powrócił do Antiochii. I tam Bóg teraz prowadzi go, aby poszedł tam, gdzie odszedł Apollos. Kto to robi, bracia i siostry? Kto to może zrobić, bracia i siostry? Jaki człowiek może to zrobić? Tylko ten, który jest prowadzony przez Ducha Świętego. Tylko ten, który podjął decyzję. Wyzwolony od grzechu nie jest nikim innym, jak sługami Bożymi. I sługa Boży, co to znaczy? Nie robię to, co mi się podoba, ale robię to, co się podoba Bogu. Nie robię to, co chcę, ale to, co chce Bóg. Nie robię to, co sądzę, ale to, co chce Bóg. Jak przychodzi upodobanie i przykazanie Boga w moim życiu poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego? Bez Ducha Świętego nie może człowiek się ruszać. Jest namiot bez Ducha Świętego. I jak nie ma obłoku Ducha Świętego, nie może się podnieść. Jak chcesz robić dzieło Boże, to jest możliwe tylko poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. To jest niemożliwe, jak tylko wzywasz prowadzenie Ducha Świętego. Abyś był kierowany przez Ducha Świętego. Abyś był sługą Bożym. Nie można w inny sposób. Bo inaczej będzie to ludzkie. I znajdziesz się w zaułku. Zapomnij naturę ludzką. Bóg chce zrobić wszystko nowe. Przypomnijcie sobie o Dawidzie. Panie, mam pójść i mam złapać Amalekitów. Gdzie masz iść? Jaki mądry człowiek powiedziałby mu idź? Gdzie ma iść? Tylko Bóg powiedział mu idź i ja przygotowałem sposób, abyś ich znalazł, abyś ich zniszczył, aby było wychwalone moje imię. Bracia i siostry, zważcie na to, proszę was. Bóg w waszym życiu ma wszystko gotowe. Zważajcie, gdzie idziecie. Jak idziecie tam, gdzie Bóg nie przygotował, znajdziecie się w zaułku. Jak pójdziesz i będziesz szedł tam, gdzie Bóg przygotował wszystko, gdziekolwiek będziesz szedł, będzie chwała Boga, będzie miłosierdzie Boże, będzie moc Boża. I ma wszystko przygotowane dla każdego z nas osobna. Uwierz w to. Ale abyś się rozkoszował w tym, poproś o to. Ci, którzy wzywają, nie będzie im brakowało niczego dobrego. Nie bogaci. Bogaci zubożeli.
tylko ci, którzy wzywają Pana. Nie mówię o bogactwie. Mówię o bogactwie laudecji. Jestem bogaty. Nie mam potrzeby nikogo, a jesteś biedny. Jesteś goły. Bo sądzisz, że Bóg uczynił łaskę i Bóg cię uczynił bogatym. Jesteś biednym i gołym. I wychwalaj Boga za to. Nic nieznaczącym. I bądź wdzięczny Bogu za to. Bo Bóg objawia się mocny dla tego, który wie, że jest słaby. I jak twoja niemoc dotrze do końca, wtedy moc Boga będzie objawiona wielka. I są dwa sposoby. Sposób dobrotliwości i surowości. Aby Bóg cię doprowadził do słabości. I jak to się stanie? Miejmy chlubę w słabościach naszych, w naszych błędach. Nie mów, że nie popełniasz błędów. Nie mów, że nie jesteś słaby. Nie mów, że możesz zrobić coś sam. Miej chlubę nie w tym, co czyni Chrystus z tobą, ale z tym, co ty robisz i wszystko psujesz. Na to, co Bóg pozwala, abyś zrobił i ci się nie udaje. Ty. Dziękujemy Bogu, bo jest droga przekleństwa, droga niezainteresowania, ale jest też droga chwały Boga. I tą drogę tylko Bóg może ci je nauczyć poprzez Jezusa Chrystusa. I jak czegoś nie rozumiesz, tylko Chrystus może ci doradzać. I jak nie możesz, tylko Chrystus cię będzie ochraniał. Wszystko jest gotowe. Nie traćmy chwały Boga, która jest dana przed nami. I dotarł apostoł Paweł do Efezji. Znalazł ludzi, którzy znali Chrystusa. I był tam Apolos, który był obeznany z drogą pańską, wołając duchem, przemawiał i nauczał wiernie. I 12 uczni uwierzyło. I dziękowali Bogu. I teraz Bóg wysyła na tą podróż Pawła do Efezu, do miasta Artemis. I wchodząc do synagogi, poznał 12 apostołów i nie stracił czasu. Nie podlizywał się. Nie robił polityki. To, co interesowało Boga, było, aby dzieło Boże wykonało się szybko, zgodnie z wolą Boga, znając, że Królestwo Boże spieszy się i ci, którzy się spieszą, porywają. I to jest nauka Nowego Testamentu. Bądź szybkim Królestwa Niebios i porwij to, co ci Bóg przygotował. Nie leniwij się, nie interesuj się innymi rzeczami. Bezpośrednio przyjęliście Ducha Świętego, jak uwierzyliście. Od razu. Dawid nie bawił się z Goliatem. Wziął procę i od razu w czoło. I Goliat upadł. Nie podlizywał się, nie rozmawiał z Goliatem. Mamy Słowo Boże. Od razu do Słowa Bożego. Nie jest potrzebne podlizywanie się, bo nic nie wygramy. I ze słodkością ludzkością, tylko ze Słowem Bożym jesteśmy zwycięzcami. Bo Bóg czyni nas zawsze, abyśmy wygrywali poprzez Jezusa Chrystusa. Tylko ze Słowem Bożym. Nie myśl więc. Wyznawaj. Nie szukaj wyjścia z zaułka. Wyznaj Jezusa Chrystusa i tego krzyżowanego. Ja nie przychodzę do was, mówi apostoł Paweł, z mądrością. Znalazł ludzi, którzy znali Chrystusa. Ja przychodzę do was z mocą Ducha Świętego. I Bóg mówi: wejdź, sługo wierny. W małych rzeczach byłeś wierny i dam ci większe rzeczy. Bo ci, którzy spieszą się,
porywają Królestwo Niebios. Przyjęliście Ducha Świętego, a nawet nic nie wiedzieliśmy o nim. Nie zapytał się nic o nic innego. Nic nie zrobił innego. Ma objawienie, aby była objawiona brak, aby było objawiony brak ludzi. W tamtej chwili nie mówi człowiek, Duch Święty go prowadzi. I w słabości jego nie uczy go, Duch Święty przemawia. Zaufaj pocieszycielowi, duchowi prawdy, ale jak? W uniżeniu, z modlitwą, z prowadzeniem Ducha Świętego, z miłością. I uczniowie powiedzieli, nawet nie wiemy o tym. To jak żeście się ochrzcieli? Nie ochrzciliście się w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego? I tam została objawiona słabość Apollosa i tych 12. Nie, Apollos tylko powiedział o chrzcie Jana. I tylko tym chrztem ten tylko chrzest przyjęliśmy, upamiętania. Musisz się zmienić. Chcesz, aby cię zmieniał Chrystus. Chcesz, aby ci objawiał słabości twoje, twoje braki, abyś je zmieniał. Jest bardzo ważną rzeczą, bracia i siostry, bo mamy braki. I dlatego modlitwa nasza nie jest, abyśmy się skarżyli i abyśmy popłakali, abyśmy odeszli. Powinniśmy pójść i powinniśmy rozmawiać z Chrystusem. On jest przyjaciołem naszym. Nie chcę ci mówić, chcę, abyś mi ty powiedział, co mam zmienić, co ci się nie podoba. I nie odpowie ci, od razu ci odpowie. Jak? Nauczysz się, abyś się przybliżał do Niego, abyś wysłuchiwał Jego głos, bo chce z Tobą rozmawiać. Radość Jego była, aby rozmawiał z Adamem i Ewą w raju. Radością Jego jest, aby z Tobą rozmawiał w komorze modlitewnej. Modlitwa nie jest zabawą. Modlitwa jest ofiarowaniem, ofiarą. Tak, jest zabawą duchowną. Do komory modlitewnej wejdź, uklęknij, weź Słowo Boże, poproś o krew Chrystusową i powiedz: Panie, przyszłem usłyszeć Twój głos. Nie mów nic, tylko wypełniaj się Duchem Świętym i później przestań i posłyszysz i usłyszysz obecność Boga. Usłyszysz Chrystusa, który ci przemawia, bo przemawia Chrystus, bracia i siostry. Nie jest martwy, jest zmartwychwstały, jest żywy. Powiedz mu, weź mnie naprzeciwko tronu Ojca. Jest to napisane, że będziesz żył tron łaski. Chrześcijanin jest żywy, chodzi według Słowa Bożego, nie ma logiki. Wypłyń na głębokość, to raz w południe. Co ty mówisz, Panie? Całą noc łowiliśmy, nie złowiliśmy ani jednej. Ty przecież się znasz na rybach, to jest niemożliwe. Nie powiedział tak Piotr, dlatego stał się apostołem. Nie powiedział Szymon, dlatego stał się apostołem Piotrem. Ale powiedział, według Twojego słowa wypłyniemy. I co się stało? Stało się to, co po ludzku jest niemożliwe. Bo Bóg czyni wielkie rzeczy w życiu człowieka, który wzywa głos Chrystusowy i podporządkowuje się głosowi Chrystusowi i wychwalany jest Chrystus w jego życiu. Nie jest śpiący chrześcijan. Obudź się, ty, który śpisz, i pobłogosławi cię Bóg. Nie traćmy czasu z internetem i nie wiem z czym jeszcze. Wejdź do środka, do komory modlitewnej. Weź Słowo Boże. Jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosięczny. Przyjdzie i rozdzieli twoją duszę i ducha. Będziesz żył z Bogiem żywym, prawdziwym, z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym. Poznasz Boga i Pana twojego, Jezusa Chrystusa prawdziwego. Wieczne życie poznasz. Ustawił cię jako stróża. W twojej rodzinie, w kościele jesteś stróżem Chrystusowym. Dał ci trąbę, abyś trąbił. Dał ci moce przyszłego wieku. Nie abyś siedział i abyś się... ale abyś...
trwał w modlitwie, bo Pan jest blisko ze swoim przyjściem i chce Cię pobłogosławić. Stara się, aby nas przekonał, że nas chce pobłogosławić. I jak przyszedł Duch Święty, jak przyjęli chrzest w wodzie, Chrystus ich ochrzcił w Duchu Świętym. I od tego momentu zaczęło się wielkie rzeczy. Dlaczego? Bo było wyznaczone przez Boga. Cała Azja usłyszała Ewangelię, Słowo Pańskie. Przez kogo? Przez Pawła. I kim jest Paweł? Jeden nic nieznaczący człowiek, tak, ale jeden bardzo ważny w Królestwie Niebios. Jeden bardzo ważny dla Chrystusa. Kim było 12? Nie znali nic, ale znał ich Chrystus. I miał przygotowaną chwałę swoją dla nich. Wielkie rzeczy, cudowne rzeczy stały się poprzez ręce apostoła Pawła. I słowo Pana, tak jak czytaliśmy, wzrastał i wzmacniał się. Ale jednak, bracia i siostry, po kilku latach, po 30 latach, Kościół w Efezie jest przykładem Kościoła. Pan wychwala ten Kościół poprzez list, który wysłał, bo ma trud, uczynki. Zobaczcie, jakie piękne rzeczy ma. Ma uczynki, ma trud, ma cierpliwość, wytrwałość, ma prawosławność, ma owoc. I moglibyśmy powiedzieć, chwała Bogu, błogosławiony Kościół. Ale to, co ma znaczenie, nie jest, co widzimy my. Jest, co widzi Chrystus w nas. Nie jest to, co Chrystus robi, ale abyśmy patrzyli to, co Chrystus widzi w naszych sercach. Ma coś? Taki błogosławiony Kościół i konsekwencje tego czegoś jest, że przemieści świecznik z miejsca, i to jest coś strasznego, aby przemieścił świecznik z tego miejsca. Jako ojciec, jako matka, jako prezbiter, jest coś strasznego, aby przemieścił świecznik twojego męża, bo mu nie pomagasz. Widzisz, że traci swoją miłość pierwszą, że traci świecznik twojej żony, bo widzisz, że traci pierwszą miłość swoją. Co robisz? Obudź się, woła Bóg. Co robisz? Widzisz swojego brata, że traci swoją pierwszą miłość. Co robisz? Idź do Chrystusa, aby ci objawił pierwszą twoją miłość, jak uczynki ostatnie są gorsze od pierwszych. Przemieści, poruszy świecznik i on tego nie zrozumiał. Nic nie rozumiał. Wypluje go i nic nie zrozumiał pastor w Laodycji. I to nie jest tylko dla nich, ale to jest dla każdego z nas osobna. Dla mnie i dla ciebie. Wypluje cię Bóg, jak jesteś letni. Przemieści Bóg twój świecznik, poruszy twój świecznik, jak zostawiłeś pierwszą swoją miłość. Tak, ale ja tego nie zrozumiałem. Nie wytłumaczaj się. I 5 głupich panien też nie zrozumiało, że były głupimi. No dobra, nie zrozumieliście tego, nie szkodzi. Ale Bóg co chce? Abyśmy wypróbowywali samego siebie. Gdzie jesteśmy? Gdzie się znajdujesz? Nie abyśmy wypróbowywali innych. Samego siebie wypróbujmy. Nasze rodziny wypróbujmy. Przypomnijmy sobie, jakie było pierwsze uczynki, jak nas Chrystus dodał do Kościoła. I nawet nie wiedzieliśmy, jakie głosy teraz słuchamy. Jakie wtedy słuchaliśmy? Kto nas przekonywał wtedy? Kto nas przekonuje teraz?
bo głosy inne będą i istnieją. Głosy, które będą mówić, zostaw ich, idź, nie idź za nimi, nie rozumieją, oni są surowi. Są. Ty, siostro i bracie, patrz się na drzewo i z owocu będziesz poznawał. Jak drzewo ma dobry owoc, od razu można wiedzieć, że jest dobrym drzewem. Popatrz się na inne drzewo. Jak nie ma owocu, wiadoma rzecz, że jest złym drzewem. Jak nie możesz wypróbować samego siebie, zobacz, z kim się zadajesz. Bo ten, który ma problem, szuka tych, którzy ma problemy. Ze świętymi będziesz święty, z nieprawymi będziesz nieprawy. Jest napisane, słowo nie może się zaprzeć słowa swego. Zważajcie naprzód na samego siebie i później na pastwisko. Usiądź naprzeciwko zwierciadła, czyli Słowa Bożego, i zobacz, ale szczególnie skontroluj swoje życie na początku, drogę swoją i sytuację dzisiejszą. Jakie były pierwsze twoje uczynki? Co robiłeś? Miłowałeś? Teraz miłujesz? Miłowałeś wszystkich? Przebaczałeś wszystkim? Teraz miłujesz? Przebaczasz? Rozważałeś Słowo Boże, abyś pozostał, czy abyś znajdował błędy drugich? Teraz rozważasz w komorze modlitewnej. Wchodzisz do komory modlitewnej, tak jak wchodziłeś. I najważniejszą ze wszystkiego, obecność Boga jest taka sama mocna, jaka była wcześniej, wtedy jak nie znałeś wiele. Obecność Boga, Duch Święty, pobudza twoje serce. Czy może twoje serce pobudza twoje myśli? Jaki duch cię pobudza? Duch twojego serca, czy duch twoich myśli? Duch Święty, który jest w twoim sercu i woła Abba, Ojcze, czy duch twojej myśli, czyli twoja logika? Poprzez kogo jesteś prowadzony, poprzez kogo jesteś kierowany. Kim jesteś? Jesteś utwierdzony na skalę? Budujesz twoje życie na skalę? Czy budujesz twoje życie na piasku? Wtedy spadnie twój budynek. Budujesz ze złotem, srebrem i kamieniami drogocennymi, czy słomą i drzewem? Jaka jest twoja sytuacja, twojego serca? Co chce, co pragnie? Jak chce chwałę Boga, idź. Jak chce usługiwanie dla twoich braci, idź. Jak ma lekceważenie, jak ma gorzkość albo korzeń gorzkości, upamiętaj się. Bo poruszy świecznik, albo możecie wypluć. Bóg niech nas zachowa. Bracia i siostry, z Bogiem nikt nie może się bawić. Z Bogiem nie można się bawić. Jak siejesz w twoim ciele, w twojej logice, w twoim upodobaniu, w poznaniu, od razu zbierzesz zniszczenie. Nie jest dobrą rzeczą, nie jest mądrą rzeczą, ale nie jest też dobrą rzeczą, przychylną rzeczą, abyś zbierał zniszczenie w Kościele Bożym. Bo zbierzesz. Co znaczy zniszczenie? Wszystko. Rozwody, kłótnie, sprzeczki, beznadziejność. To jest wielkie zniszczenie. Nie jest, abyśmy zbierali zniszczenie, ale jak siejemy w Duchu Świętym, zbierzemy wieczne życie. Zważaj, bracie. Bóg chce być wychwalony w twoim życiu. Bóg chce pobłogosławić cię. Bóg ma przygotowaną twoją drogę, błogosławieństwo twoje. Zważaj, nie idź gdzie indziej. Tutaj bądź, tutaj gdzie cię chce Bóg. Gdzie indziej co masz zrobić? Znajdziesz się w zaułku, w
nieudaniu, w woli Bożej pozostań, w Chrystusie pozostań. Tam, gdzie Cię zaprasza Bóg, aby Cię prowadził drogi, aby Cię kierował drogą po drodze, tam, gdzie Ci doradza Chrystus, tam, gdzie Ci daje mądrość Chrystus, tam, gdzie Cię ochrania Chrystus. Idź, bracie, proszę Cię, idź i Bóg będzie z Tobą. Amen.